Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Grzegorzem Giblewskim i porozmawiamy o aktualnej sytuacji w Polsce oraz co z tym zamierzamy zrobić. Witaj. Witam Cię. Witaj. Co zamierzasz zrobić? Z jednej strony zjednoczyć mnóstwo grup, które są rozdrobnione. Z drugiej strony zainspirować wszystkich do tego, aby podjąć walkę z tym, co obecnie dzieje się w naszym kraju. Wielu było takich, którzy próbowali to tałataństwo zjednoczyć, bo to inaczej nie można nazwać. I wielu, którym to proponowałeś, pukali się po głowie, że to jest niemożliwe. No więc ty chyba nie wiesz, z czym się mierzysz. Słyszałem to od wielu osób, że pojawiali się idioci, że pojawiali się ludzie, którzy mieli pomysły, które były zupełnie nie do zorganizowania. Myślę, że wiem, z czym się mierzę. Mam już sporo doświadczenia. Sytuacja, którą mamy obecnie, nie pozostawia jednak wyboru. Widząc to, co widzę, kiedy wróciłem do Polski, poniekąd jestem niewolnikiem też swojej wiedzy. To jest taki troszeczkę grzech zaniechania. Wiem, że coś mogę zrobić, wiem, że coś potrafię, a jeśli tego nie zrobię, nie będę się z tym czuł dobrze. Dobrze, no to może powiedz coś o sobie, bo zapewne z Damianem, jak nagrywałeś, to nie było tyle czasu, żeby opowiedzieć, więc Holandia, Francja, co tam było, co robiłeś i kiedy przyszedł ten moment wkurzenia? Tak, to jest taki ostatni czas. Jestem osobą o mentalności przedsiębiorcy. Zainteresowania moje to taki historyk, biblista, pasjonuje się różnymi rzeczami, między innymi też jakąś żywnością ekologiczną, zdrowym odżywianiem. Byłem przez rok we Francji, przez 2 lata w Holandii, wróciłem do Polski i chciałem zainteresować polski rząd sytuacją Polaków, emigrantów, którzy wyjeżdżając tam do Holandii, de facto są pozostawieni sami sobie. W momencie, kiedy dochodzi do jakiejś kryzysowej sytuacji, a jest takich bardzo wiele, bo główne biura to są biura tureckie, te biura pośrednictwa pracy, nie wspierają, tylko wręcz przeciwnie, raczej wykorzystują. To jest taki duży temat tabu. Policja udaje, że się nic nie dzieje, fundacje, które mają odpowiadać za Polaków, też udają, że się nic nie dzieje. Kiedy przyjechałem tutaj, okazało się, że akurat w Polsce jest kampania wyborcza i obiecano mi, że po wyborach temat zostanie poruszony. No, w jeszcze takiej chyba naiwności myślałem, że rząd polski, który nam panuje, tym się faktycznie zajmie. Jednak chyba zauważono, że jestem osobą, która lubi coś wnosić. I odsuwano mnie na bok. Wysłano mnie do jakiej kafe, żebym gdzieś zajął się wolontariatem. Tam natychmiast się zorientowałem, że te wybory są po prostu ustawione. Sztab był bierny, nie robiono zupełnie nic. Na moje proste pytania odpowiadano w taki sposób, że dla mnie to było oczywiste, że znajomość taktyki przeciwnika świadczy o tym, że jest to współpraca. Ja zawsze wiedziałem, że w Polsce rządzą do dzisiaj rządy magdalenkowe, ale pierwszy raz poczułem to na sobie i zobaczyłem to od środka. To zrodziło we mnie Tak reasumując, czyli w tej kampanii, w tym komitecie wyborczym jakiego wszyscy wiedzieli, że ma wygrać Trzaskowski. Tak, to znaczy tam założenie było takie, że prace, którymi mieli się zająć ludzie w sztabie, były ograniczone. Jeżeli prosiliśmy o wsparcie PiS, słyszeliśmy nie. W rozmowach bezpośrednich rzucano hasła takie, no, gdzie mnie, teoretycznie laika, bo mnie nie znali, no, pytano, no to co mamy robić? Przyjechała telewizja narodowa, żeby nagrać materiał, ludzie pouciekali przez tylne drzwi, a do mnie rzecznik prasowy mówi, mów co chcesz. No tak się nie prowadzi poważnej kampanii wyborczej, gdzie się wydaje bardzo duże pieniądze, próbując ratować sytuację, coś, żeby powiedzieć o liderze, zaprosiłem ludzi do środka. No ale kolejny kontakt już z panem Sendeckim był taki, że zaprosiłem go przed jaki kafę, żeby opowiedzieć jeszcze przed samymi wyborami, że będzie spektakularny sukces Trzaskowskiego Rafała.
I tak się stało faktycznie. Jeszcze jeden materiał nagraliśmy tuż po wyborach z Telewizją Narodową, gdzie poniekąd powiedziałem, że słowo stało się ciałem. Ale te wszystkie rzeczy razem zsumowane no, obudziły we mnie taką złość skrajną, że pomyślałem, że być może połączenie wielu środowisk narodowych, wolnościowych, chrześcijańskich, czy jakichś najróżniejszych, których jest w Polsce mnóstwo, pod jednym wspólnym hasłem Polskiej Akcji Narodowej powinno w danym okresie, kiedy mamy stulecie niepodległości Polski, no powiedzmy niepodległości, bo ta Polska tak naprawdę nie jest niepodległa, tylko jest podległa, powinno zaowocować. Jeżeli dodamy do tego doświadczenie, znajomość odpowiednich technik, mnóstwo osób, które chociaż wielokrotnie próbowały, ale nie miały siły przejść. Tutaj pomijamy, rozumiesz, tych kretynów całkowitych, którzy brali się chyba tylko po to, żeby pokazać środowisku, że się nie da. A nawet jeżeli komuś się już coś udawało, to takie osoby znajdowały się w środku i rozbijały to. Tak jak widzimy, no, co się stało ostatnio z jedną z popularnych partii politycznych. Ona została rozbita od środka. Dobrze. Wróćmy do Holandii, bo tam nie dokończyłeś tematu. Co tam robiłeś i w zasadzie może o tej amfetaminie też warto by powiedzieć, nie? Tak. To jest ciężki temat. Dlatego, że z moich obserwacji Holandia, podobnie jak Belgia, to jest około 30% pracowników napędzanych amfetaminą. Wiesz, rozumiesz, to w II wojnie światowej już żołnierze niemieccy jechali na amfetaminie i ten styl pracy pozostał u nich do dzisiaj, bo naćpany Polak pracuje za 3 Polaków i za 10 Holendrów. To jest brutalna ekonomia. Polacy wyjeżdżający tam mają być tanią siłą roboczą, a my wysyłamy ludzi. Ludzi, którzy jadą tam, żeby zarobić na rodzinę, którzy często próbują sobie znaleźć tam jakieś bezpieczne miejsce. Ja wyjechałem początkowo na krótki okres, ale ja zakochałem się w pracy, a praca we mnie. Trafiłem na królewską florę Holand. To jest ta największa giełda kwiatów i po prostu cudowne miejsce do pracy. W marcu w tym roku otworzono tam największą halę wystawową, ponad 10 tysięcy kwiatów z całego świata i wysyłanych na cały świat. I problem był taki, że było to jedyne miejsce, gdzie w tym samym miejscu spotykają się osoby, klienci z małymi dziećmi i kolesie, którzy naćpani jeżdżą wózkami często tonowymi, nie dbając o nic, mając wszystko w nosie zupełnym. I było mnóstwo ryzykownych sytuacji, a no, poniekąd odpowiadając za to towarzystwo, nie chciałem, żeby podczas mojej obecności tam doszło do jakiegoś wypadku. Zrobiliśmy porządek na tej hali i przyszedł szef, poprosił, czy dałoby się to samo zrobić na całej firmie. Powiedziałem, ok, można to zrobić bardzo łatwo, nawet w jeden dzień. Ale skoro sam tego nie zrobiłeś do dzisiaj, to widocznie nie chcesz tego sposobu. I faktycznie poprosił mnie o zrobienie tego jakoś inaczej. No, jako kadra jedyny sposób to mieliśmy wpływ na obniżenie kosztów. Bardzo szybka analiza całej produkcji, taki niewielki audyt pokazał, że poprawienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami, zorganizowanie ludzi w 3-osobowe zespoły, umotywowanie odpowiednie pracowników spowoduje, że pojawią się oszczędności, a co za tym idzie, powinny się pokazać pieniądze, kontrakty dla liderów tych 3-osobowych zespołów, co by się stało w naturalny sposób. Ktoś, kto ma dobrą pracę, kto ma kontrakt i zarabia dobre pieniądze, będzie ją szanował. Nie będzie mu zależało na tym, żeby przychodzić tą pracę olewać, sam będzie się pilnował, jednocześnie będzie pilnował tych 2 osób, które gdzieś przez Eisenbiuro dostanie do pracy. No ale tu wyszła jakaś cudowna polska przedsiębiorczość. Spora grupa jakichś interesów wewnętrznych zastosowała mobbing przeciwko kilku moim znajomym Holendrom i mnie. I trzeba było wrócić do Polski.
próbowałem szukać. Czyli chodziło o zbyt amfetaminy. Po prostu ktoś nie był w stanie wtedy sprzedać. Nikomu nie było na rękę zastosowanie rozwiązań, gdzie będziemy zmniejszali o 30% zatrudnienie, bo jeżeli jest lepsza komunikacja pomiędzy poszczególnymi działami, bo były sektory, gdzie brakowało pracowników, a były sektory, gdzie chłopcy stali nie mieli co robić. Jeżeli przepływ informacji, wiemy, że ci klienci zamawiają w dany dzień więcej, na poszczególne waki można było tych ludzi przesuwać, te grupy mogły być mobilne, kierowcy znali się z wszystkimi, sam znałem szefów działów na wszystkich, wszystkich różnych sektorach, wiedziałem, że łatwo to jest przeorganizować i zmniejszyć zatrudnienie o 30%, nawet o 30%. Co pozwoliłoby na znalezienie pieniędzy dla tych ludzi, co w naturalny sposób wyparłoby amfetaminę z tej firmy. No, firma Króla Holandii. Uznałem, że skoro sam szef chce, żebyśmy to zrobili, to nie chcą pośmieliska zrobić z firmy i z nowej hali Green Trade Center. No jednak ta grupa interesów wewnętrznych była na tyle silna, że przy zastraszeniu umiejętnym Holendrów, którzy bardzo często też są pod jakimś pantoflem, domyślam się dlaczego, zmusiła do zwolnienia kilku osób. Ja natomiast byłem zmuszony wrócić do Polski, bo pojawiło się ryzyko, pojawiły się groźby w moim kierunku, że no, zwyczajnie wystarczy porzucić podczas nieobecności Twojej w domu narkotyki i dziękuję, idziesz siedzieć. Wróciłem do Polski, chciałem to załatwić kanałami dyplomatycznymi. Zgłosiłem się też do ambasady Niderlandów w Warszawie, tam dostałem odpowiedź lakoniczną, że niech sobie Holandia sama załatwia swoje sprawy w Holandii, a Polska nie pilnuje swoich interesów w Polsce. I tak trafiłem właśnie tam na PiS na Żoliborzu, potem do Jaki Cafe, potem już mówię, nie no, trzeba robić porządek, trzeba tych ludzi zachęcić, zmotywować. Może uda nam się wspólnie coś zrobić. Samemu można się wykąpać. Tak, czyli teraz konkretnie jakie grupy chcesz zjednoczyć? Oczywiście wiadomo, że PiS i PO odpada, bo to są totalni zdrajcy. Magdalenka. Tak, Magdalenka, z nimi nie gadamy i nawet niech nie podchodzą. Ale nie generalizujmy. Nie? Bo myślę, że w Platformie i w PiSie jest wiele osób, wielu posłów, którzy mają taką patriotyczną duszę. I w momencie, kiedy ten statek będzie tonął, zobaczą, że faktycznie tam nie ma czego szukać i uważam, że na sam koniec powinni się jednak przyłączyć do tego zrywu narodowego. O kim myślę? To są setki, tysiące niewielkich grup w całej Polsce. Tutaj przez Twój kanał chciałbym zaapelować, bo na pewno Państwo będziecie nas oglądali i chciałbym, żebyście sami szukali z nami kontaktu. Zapraszamy wszystkich, dlatego że praca ta przy wyborach do przyszłego roku będzie wymagała zbudowania struktur w całym kraju. To musi być logistycznie zorganizowanie perfekcyjne. Do maja mamy niewiele czasu, a do października jeszcze mniej, można powiedzieć. Bo to jest mnóstwo pracy organizacyjnej i tylko idealnie zorganizowana grupa jest w stanie sobie z tym poradzić. I wcale na to nie trzeba wielkich środków. Są techniki takie, które mogą pozwolić na to, żeby poinformować społeczeństwo, co chcemy zrobić. Jeżeli nas będzie wielu, jeżeli będziemy robili spotkania w całej Polsce, a takich osób, które potrafią to robić, jest bardzo dużo, one do tej pory się nie zaangażowały w politykę. Dlatego, że nie chciały się mieszać, bo widzą, co się dzieje i że to jest tak naprawdę krew w piach. Tak. Ale w momencie, kiedy na całą polską akcję narodową zbiorą się grupy wolnościowe, grupy chrześcijańskie, grupy narodowe, to się okaże, że to jest cała rzesza ludzi zdesperowana sytuacją, taka, która chce coś zrobić, ponieważ jest odpowiedni moment, chociażby politycznie. Ludzie obserwując naszą scenę polityczną nie głosują za, głosują przeciw. To też jest aktem desperacji. Rolnicy, mając swoje środowisko, popierają jeszcze inną grupę polityczną. Natomiast w dużych miastach jest pełno osób, które interesują się zdrową żywnością, ekologią, czy tematami tak trudnymi jak GMO,
wszystkim będą chciały się zaangażować z nami do współpracy i tylko dzięki takim osobom jesteśmy w stanie coś zrobić. Ja mogę być tylko tą iskrą, inspiracją, natomiast wytężony wysiłek wszystkich osób doprowadzi do sukcesu finalnego. Ty masz talent do koordynacji i do organizacji. Czy mam talent? Mam pewne umiejętności zawodowe, które nabyłem podczas różnych prac, które wykonywałem w życiu. Faktycznie, logistycznie, organizacyjnie radzę sobie. Wiem, że doskonała organizacja to jest podstawa. Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi sektorami to jest drugi element. Nie tylko przepływ informacji, ale też umiejętny podział obowiązków, zaufanie, ale też i czujność, ponieważ wiesz, tak. Rozbijani byli ludzie przez to, że pojawiali się tacy, którzy chcieli to rozbić od środka i udawali, że będą pracowali, a w ostatniej chwili gdzieś się wycofywali. I jeszcze tworzyli konflikty, zwalając winę na tych, którzy coś robili. Umiejętny sposób, tak. No. Dlatego to jest inspiracja dla wszystkich ludzi. Dla tych, którzy jeszcze nie stracili nadziei, a nadzieja umiera ostatnia. Tak, to z jakimi ludźmi już rozmawiałeś? O, Może bez nazwisk, ale tak ogólnie. Rozmawiałem z bardzo dużą ilością osób reprezentujących środowiska patriotyczne, środowiska narodowościowe, wolnościowe. Rozmawialiśmy z wieloma posłami z poważnych partii, które w tej chwili się rozpadły i oni doskonale wiedzą, że ten okręt, ta arka, którą budujemy, jest szansą dla nich. Ale pod jednym warunkiem. To nie jest organizacja rządowa. To nie są posłowie, którzy organizują i którzy chcą przyłączyć ludność polską do współpracy. Nie, nie, nie. To jest, panowie posłowie, odwrotnie. To my jesteśmy dla was szansą, nie wy dla nas. Możemy skorzystać z waszego doświadczenia sejmowego i jest ono nawet, powiedziałbym, niezbędne do tego, żeby nie popełnić żadnych błędów. Natomiast toniecie. Toniecie i ewidentnie nie zbudujecie sami niczego. Jeżeli będziecie próbowali gdzieś na boku robić taką woltę, zbudować strukturę bardzo podobną do tej, która ta już jest silna, opiera się o wiele osób, to po pierwsze dojdzie do osłabienia tych środowisk, które już się przyłączyły do nas, a my i tak to zrobimy, a po drugie wam się na pewno to nie uda. Jedyna szansa, jeżeli faktycznie jesteście patriotami, to żebyście zrozumieli, że dostajecie tak samo czyste białe kartki, jak każdy wolontariusz, czy każda osoba, która się przyłączyła. Będziemy patrzyli na to, co zrobicie dla tej sprawy przez najbliższe 10 czy 11 miesięcy. Wtedy, jeżeli naprawdę jesteście liderami i jeżeli macie ku temu predyspozycję, to być może te grupy wyznaczą was do jakichś odpowiednich zadań na wyższym szczeblu. Na dzień dzisiejszy myślę, że nie potrafiliście nic zrobić. Tak, bo wielu z tych osobowości, z którymi rozmawiałeś, to oni już się rwą, to ja przejmę jak władzę zwykle, na tym wszystkim. Tak, jak zwykle, podczas tych rozmów to bardziej były starcia osobowości, tak? Czyli przychodzimy na spotkanie i słyszymy, o, dobrze, my tu rządzimy, więc możecie się do nas przyłączyć. Możecie, ale nie musicie. To wy możecie się przyłączyć do nas, bo musicie. Bo nie macie innego wyjścia. I będę tu twardy. Dlaczego? Dlatego, że mam swobodę mowy. Bo kiedy czytam komentarze pod filmami, które na przykład umieścił w telewizji Wolności Narodu Damian, to chociaż jestem twardym facetem, to dzisiaj się popłakałem. Naprawdę. Kiedy przeczytałem, co ludzie piszą, jak piszą i jak proszą, żeby nie przestawać, to ja wam choćbym miał trawę jeść z trawnika i spać pod mostem i stracić pracę, nie poprzestanę w tempie pracy i tu wam obiecuję, widzowie, że do samego końca będę tak ciężko pracował, jak tylko potrafię, tylko po to, żeby nam się udało wszystkim.
bo to jest jedyna szansa. I myślę, że za 10-20 lat ta sytuacja się nie powtórzy. Jeżeli umrą ludzie, którzy pamiętają II wojnę światową, którzy pamiętają czasy komunizmu, jak tam było, te stowarzyszenia patriotyczne, które powstały przed rokiem 90, w jakiś sposób przestaną istnieć, środowiska związane z promowaniem zdrowej żywności zostaną stłamszone przez koncerny farmakologiczne, to co tu powiedzieć? Polska już do końca przestanie być Polską. Gdzieś tak, jest... Sytuacja Polski jest tragiczna. Dzisiaj nawet się dowiedzieliśmy, że bojówki ukraińskie tutaj się organizują, że mają płacone... Byli żołnierze z Donbasu, przybyli do Polski, to w dużej ilości, i mają płacone 800 zł miesięcznie, żeby być tak na... jako taki tak zwany sleeper, czy na stand-by'u. I sobie tutaj robi cokolwiek, ogląda, co tutaj się dzieje, zapoznaje się z językiem, z terenem, po to, żeby na hasło coś móc zrobić. I wiemy również, że duży przemyt broni do Polski też jest. Także no, mamy tutaj sytuację no, nieciekawą. No, z mojej wiedzy wynika, że w tej chwili w Polsce jest około 3 milionów Ukraińców. Ja to odbieram tak, że ta grupa społeczna ma wyciszyć rynek pracownika. Bo jeżeli powstaje w naturalny sposób rynek pracownika, pracodawcy muszą więcej płacić. Jeżeli ja w sklepie w Amsterdamie wydaję tyle samo pieniędzy, co w sklepie w Warszawie, a przeciętna pensja jest trzykrotnie czy czterokrotnie niższa, to powstaje pytanie, co tu jest nie tak. Jeżeli paliwo jest prawie na tym samym poziomie, jeśli samochody kosztują prawie tyle samo, a ludzie zarabiają o tyle mniej, to znaczy, że to nie idzie w dobrą stronę. Gdyby zostawić albo zaprosić 8 milionów Polaków, które wyjechały za granicę do pracy. Wielu z nich tam sobie radzi świetnie. Są fachowcami, skończyli szkołę, zdobyli zaufanie społeczne, mają dobre stanowiska pracy, nie chcą na razie wracać, aczkolwiek myślą o powrocie, ale jednak większość tych osób jest zmuszona do pracy, tam często niewolniczej, bo ja widziałem, jak to wygląda. Jak wyglądają pakownie, gdzie pracownicy teoretycznie przez 12 godzin powinni pracować. Często w sezonie pracują po 16. Ja sam rekord, który zaliczyłem, to było 23 godziny pracy. I to było niesamowicie ciężko zrobić, ale udało się, skończyliśmy. No, oczywiście pracodawca zadbał o ten obiad, ale jeżeli pomyślimy, jak tam jest tempo pracy przy pakowaniu owoców, jak duże zamówienie mogło wpłynąć, ile siły trzeba było na to przeznaczyć, jak mało potem było wypoczynku do kolejnego dnia, tam nikt już o to potem nie dba. Jeżeli nie masz godzin, nie masz wypłaty, nie zarabiasz, każdy się na to godzi, bo ludzie przyjeżdżają po to, żeby zarabiać tam pieniądze. Tylko, że tu niektórym się myli ofiarność z ofiarą. Kończą po 3 miesiącach, a nawet częściej, wracając szybko do domu, a widziałem jeszcze gorsze rzeczy. A z czego żyjesz? W ogóle płacą ci za to? Wiesz, miałem taką sytuację, jestem taksówkarzem, miałem taką sytuację, że klientka, bo praktycznie z każdym klientem rozmawiam o tym, pytając, co sądzą o takiej Polskiej Akcji Narodowej. Jakby zareagowali, czy by zagłosowali na nas, czy chcieliby się przyłączyć, być może trafię na kogoś, kto sam z siebie powie, dobra, będę działał z wami, i rozsiewam wiadomości. Klientka podobne pytanie zadała, powiedziałem w ten sposób. Na dzień dzisiejszy wielu tych, którzy mają pieniądze, a którzy zadeklarowali przyłączenie się i rozpoczęcie prac, obiecywało pomoc, na obiecankach się skończyło. Jedna tylko osoba, która faktycznie mnie wspiera od początku, pan Sendecki, wrzucił kasy na paliwo, na zaproszenie gości do kawiarni, żeby postawić kawę, żeby nie spotykać się na przystankach autobusu. To brzmi niepoważnie. No, oczywiście to, co zarobię na taksówce, też idzie na inwestycje. No, pomijam to, czego nie zarabiam w tym czasie, kiedy mógłbym pracować. To nie jest ważne.
pieniądze, materializm niech idą sobie na bok. Ważniejszy jest cel, który sobie postawiłem i do tego celu wyznaczyłem sobie niewielkie kroki i każdy z nich po kolei realizuje. I tu element pieniędzy zupełnie pomija. Ja nie robię tego w ogóle dla pieniędzy. To mnie nie interesuje. Jeżeli one się gdzieś będą pojawiały, niech one idą na działanie, na produkcję ulotek, na jakieś banery, na inne rozwiązania. Ja sam nie mam jakichś ambicji do rządzenia czy do innych rzeczy. Nie. Ja się dobrze czuję stojąc sobie gdzieś z tyłu, z boku. Mam nadzieję, że jeżeli cała akcja się nam uda, to ja spokojnie wrócę na wieś, będę zbierał ryby, grzyby, łowił ryby, chodził na grzyby, zajmę się swoimi prostymi sprawami, czytał książki i wiódł spokojne życie. Nie chciałbym się mieszać w politykę, a już szczególnie taką brudną, jaką mamy teraz. Nie wiem, jak to będzie, czas pokaże. Tak, kolejne przedsięwzięcia, które planujesz tam z innymi, to podamy terminy pod tym nagraniem, także terminów nie podajemy, bo to może się zmienić. Mhm. I no, może jakieś słowo końcowe, coś na zakończenie. Coś na zakończenie. Może powiem w ten sposób. Chciałbym na dzień dzisiejszy podziękować po miesiącu pracy tym wszystkim osobom, które już się zaangażowały. Ciebie poznałem niedawno, przekonałeś się, że ta idea jest słuszna. Miałeś podobne zdanie na początku, że faktycznie tych inicjatyw było wiele. Jak do tej pory nikomu się to nie udało, ale może jest szansa, może się uda. Jeżeli wszyscy będą działali, to się powinno powieść. To jest ważne. Chciałem podziękować za wspaniałe komentarze, które umieszczacie Państwo pod filmami na Telewizji Wolności Narodu czy w jakichś innych. Chciałem też podziękować hejterom, że poświęcacie swój czas cenny na moją parszywą gębę i mimo wszystko macie chęć opluwać mnie. Lubię krytykę. Przyznam szczerze, że też czytam Wasze komentarze. Raczej nie odpisuję, bo to nie daje się sprowadzić do Waszego poziomu, bo no, załatwicie mnie swoim doświadczeniem. Wolę pozostać gdzieś w innej sferze. To jest dla mnie cenne, że te głosy poparcia, te łapki w górę w takiej dużej skali gdzieś pod tymi filmami, to mnie cieszy, to jest motywujące. I tego będziemy potrzebowali. Takiego zwykłego, prostego wsparcia. Spodziewam się, że mogą się faktycznie na pewnym poziomie pojawić problemy z finansowaniem tego. Nie sądzę, żeby politycy wyłożyli kasę. Jest szansa, że polskie firmy, które mają problemy w gospodarce, postanowią w jakiś sposób nas wesprzeć. Myślimy nad tym, jak to zrobić, jak to rozwiązać. Czy jest to legalne, czy trzeba występować gdzieś do ministerstwa o zgodę, jak zrobić taką zrzutkę narodową na te podstawowe koszty. Oczywiście to trzeba będzie prowadzić bardzo skrupulatnie, żeby nie zdarzały się sytuacje, że gdzieś zginęły nagle komuś pieniądze. Musi się tym zajmować jakiś profesjonalista, kto będzie przede wszystkim sam miał pieniądze, a z drugiej strony, który będzie miał serce do współpracy z nami. Tu mogą się pojawić jakieś pierwsze problemy i pewnie będziemy w przyszłości chcieli zaapelować, żebyśmy też zrobili zrzutkę, żeby każdy sięgnął do kieszeni po złotówkę, jak na wielką orkiestrę, wyjął, pomógł, bo to może być jedyny sposób, z którego będziemy musieli sfinansować cały ten ruch oddolny. Ale nie pozwolimy, tu mogę zagwarantować, że nie pozwolimy, żeby żaden polityk przejął inicjatywę w tym, co robimy. Owszem, liczymy na współpracę z każdym, który się przyłączy. Będziemy bardzo dokładnie sprawdzać, co to są za ludzie i co oni wcześniej robili, z jakiego środowiska wyszli, bo spodziewamy się wszystkiego. Te osoby, które poznałem, uprzedzają, i to słyszę z wielu stron, żeby być czujnym, bo tak silna inicjatywa, która już powstała, na 100% musi zwrócić uwagę rządu i boję się, czy nie powstaną, no to, że będziemy opluwani, to, że będą nazywali nas faszystami, to jest normalne, no ale wiecie, no, jak grupy wolnościowe czy chrześcijańskie nazwać faszystami?
To trzeba będzie naprawdę kosmicznego wyobrażenia, żeby tym ludziom przypiąć tą łatkę. Może są jakieś społeczności, które z tym się mogą kojarzyć, ale to jest zupełnie niesłuszne. Jasne. Dzięki wielkie. Dzięki. Do zobaczenia.